Reverend Emmanuel Masanja. He is the minister of the church, Africa Inland Church Tanzania. Witajcie w rozważaniach na Dzień Dobry. Nazywam się Emmanuel Masanja, jestem pastorem w African Inland Church. Mm-hmm. Yeah, since I started to minister the in the field of God, God called me to also to minister to the children who are in difficulty situations. Mm-hmm. I Bóg mnie również powołał, oprócz tego, że jestem pastorem, do pomagania dzieciom, które są w różnej trudnej sytuacji. So since we saw that okay, this is where our call, mm-hmm. then we started to see to call upon the Lord to show us the way that where we can channel and see and minister for the children. So it was in 2000. God called us and we entered in the Islam, mm-hmm. In order to reach the unreached in the streets. Mm-hmm. W 2000 roku Bóg nas powołał do takiej właśnie służby w Dar es Salaam, gdzie są takie dzieci, które właśnie gdzieś mieszkają na ulicy, żeby do nich dotrzeć. So we have traveled for many years meeting with the children in the streets and sharing with them the word of God. And even having with them with the breakfast, mm-hmm. and leave them in the streets. Mm-hmm. So it took us many years to call upon the Lord that okay, for those who want to get out from the streets, mm-hmm. where can they go? Mm-hmm. So, przez jakiś czas żeśmy pomagali tym dzieciom właśnie na ulicy, żeby coś dzielić się Słowem Bożym, dać im śniadanko. No ale w pewnym momencie właśnie jakby takie pojawiła się refleksja, co z nimi zrobić dalej, żeby zmienić ich życie. Yeah, by the grace of God, God gave us many friends to share with them. Mm-hmm. And then we received some support from our mm-hmm. friends, mm-hmm. Actually who helped us to mm-hmm. Build the center mm-hmm. like here. We hope mm-hmm. we call Hope Ministries Tanzania. Aha. Okay. I potem Bóg nam dał kilku różnych wspierających. Tutaj dodam, że pastor Emmanuel był w Ameryce przez rok i tam no właśnie znalazł kilka osób, które wsparły go i pokażę, tak to mniej więcej dzisiaj wygląda. Jesteśmy w środku takiego małego, fajnego miejsca, gdzie właśnie jest obecnie sierociniec. A sierociniec nazywa się Hope. Could you repeat? Hope for Tanzania? Mm-hmm. Yes. Nadzieja dla Tanzanii. Yeah. Mm-hmm. So actually the center is here and we are registered legally mm-hmm. in the Ministry of mm-hmm. Health mm-hmm. here in Tanzania. Mm-hmm. And we are given even to have the capacity of 20 children mm-hmm. To stay with them at mm-hmm. once. Mamy tutaj wszystkie kwestie prawne zrobione tak jak należy z Ministerstwem Zdrowia. Mamy prawo, by mieć 20 dzieci tutaj właśnie w tym miejscu. Can you show us the place a little more? Yes. Yeah, we can maybe go first yes. here. Yeah. Pokażę wam mniej więcej, co tu się dzieje. Tu jest takie główne miejsce, gdzie się dzieciaki spotykają po szkole. Chwilowo są w szkole większość z nich, chociaż nie wszystkie. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. This is the lunch where we mm-hmm. stay and have lunch and supper here. Tu jest właśnie miejsce do jedzenia i również na modlitwy, na nabożeństwa. Mm-hmm. So we thank the Lord that okay, we have the big one that he can mm-hmm. even put 20 number of people here. Mm-hmm. Także możemy tutaj wszystkich i wszystkie je zmieścić. Mm-hmm. So without any problem. Mm-hmm. So we are standing literally for mm-hmm. now we have 11 children mm-hmm. Since because we cannot expand the big number mm-hmm. we go slowly. Mm-hmm. Mamy obecnie 11 dzieci i tak powolutku tą liczbę zwiększamy. Mm-hmm. Yeah, that's why we thank the Lord that okay. With our friends that we mm-hmm. Support us, mm-hmm. so we see mm-hmm. how the Lord is mm-hmm. encouraging us to mm-hmm. go with us. Razem z właśnie wsparciem naszych przyjaciół widzimy, że Pan Bóg nas zachęca, żeby pójść dalej. Can you show us some other places here?
Yes, of course. Yeah. Zobaczymy sobie, co tu się jeszcze jest w tym centrum. Yeah. Dodam, że centrum jest tak trochę na obrzeżach Dar es Salaam. To jest ciągle. To będzie taki magazyn, ale trzeba najpierw kafle dokończyć. The boys used to stay. Tutaj jest miejsce dla chłopaków. Every room has four boys. Każdy pokój ma cztery osoby, tak jak tutaj dla chłopaków cztery osoby. Can stay at once. Yes, this so we have here and we have four rooms here. Cztery pokoje następne. This one too. Aha, tu mamy jeszcze jeden taki, wejdziemy sobie na chwilkę. And every room has a washroom. Aha, i też to, co tu jest ważne i nie takie oczywiste, każdy pokój ma swoją toaletę. Nie muszą dzieciaki wychodzić, tylko mają wszystko razem. A tu pan kładzie kafle, jambo. I następne pokoje są tam, właśnie za tym miejscem, gdzie kafle się kładą. Tutaj część kuchenna i tutaj również. O, zajrzymy sobie chyba do kuchni. Asante sana. Very nice. What will be today? Nanasi. A tutaj coś fajnego, jeszcze chyba mi się nie gotuje, ale niedługo się będzie gotować. Asante sana. Yes, another room is here too. Tu mamy jeszcze jakiś jeden pokój kuchenny pewnie. Dwa następne pokoje. To będzie pokój gościnny. One more. Tu się też jeszcze ciągle coś innego, ale docelowo będzie pokój gościnny. Okej. Okay. This is another open space. Yes, for the family to relax here. Będzie taki, the children to play. Takie miejsce na to, żeby mogły sobie dzieciaki, jak nawet pada czy coś, żeby sobie tu mogły na świeżym powietrzu podpoczywać. Reverend Emmanuel, what can we pray for you? Tell me. Yeah, actually, what we need to continue to pray is just to be energized to continue to love the children who are in difficult areas and to share with them the word of God. Let us go. So maybe we know that sometimes. Can we go here? Yes. So if you go here, then you can go inside here. This is the. Aha, to będzie też dla gości. Uciekliśmy, bo tam przed chwilą ktoś włączył jakąś piłę. A, tu będzie takie miejsce dla gości do spania. And also you can get an opportunity to stay very here, nice. Even for a week without any problem. Of course. Dear brother Emmanuel, can I pray for you? Czyli generalnie zapytałem, o co się możemy modlić, powiedział, że może, żebyśmy po prostu modlili się o wytrwałość dla nich, żeby ta sprawa poszła dalej. Oni tutaj teraz są w takim miejscu, że mają za co budować, ale z tego co rozumiem, to się też niedługo zakończy. Panie, dziękujemy Ci za naszego brata, jego żonę i to miejsce. Błogosław ich i wspieraj. Daj im siły, daj im zachętę, Panie, i uwielbiaj się przez przyszłość tych dzieci, które tutaj będą wychowywane. O to Cię, Panie, prosimy. Z Bogiem i do zobaczenia.